No, chłopaki dzwonili właśnie, że toru szukają gdzieś w okolicy i na tor pojadą. Ja niestety dzisiaj na tor nie. W sobotę lecimy na hałdy. Tam, gdzie byliśmy ostatnio. No i już dojeżdżam. Przebieranko, latanko, tablicę trzeba przekręcić. Na full legal. Tymczasem... Awaria? Spadacie, to lepiej z gazem na prostej kierownicy, nie tak jak ja teraz. Ja tak się nie napędzam, tak że ja z tego gazu tak mało to korzystam. Wiadomo, nikt na początku zaraz nie wiadomo jakim ekspertem nie jest od tego. Ja też się cały czas, można powiedzieć, że uczę. To nie jest wcale wstyd. Będzie motywacja do latania. Jak to będzie wyglądać? Jakoś takoś.
o którym wam mówiłem wcześniej. Zaraz wam przybliżę pozycję. Raz, dwa, trzy, proste. Bierzecie sobie od początku siedzenia trzy pięści. Raz, dwa, trzy. Nie żadne tam siadanie tutaj do tyłu. Raz, dwa, trzy. I to jest wasza pozycja. Noga pod dźwignią. Oczywiście nie naciskać na tą dźwignię, bo wam się bieg wbije. Nic się nie stanie. Jak się bieg wbije wyżej, to po prostu upadniecie. No i uczyć się trzymać nogę na hamulcu. Podstawa. Będziecie się łapać na tym, że będziecie sami przyhamowywać sobie niepotrzebnie. Dobra, jeszcze parę gum. Gadam jak jakiś poliglota, ale słuchajcie, ale naprawdę no chcę wam jak najwięcej przekazać. Ta jazda na kole przydaje się do wszystkiego, uwierzcie. Powiedzieć, że jak już na takiego scyzoryka mam jechać, to mi się po prostu nie chce. Ale taka jazda już mi się nie ma. Gdzie wy tam jeździcie ciągle, no? Zjadę sobie te opony i nie będzie czym jeździć na hałdach. Dobry raz. Siema Wyki. Sobie. Nie wyjdzie przyhamować sobie. Także setki godzin, nawet więcej. Może od podstaw zacznę, bo nie każdy wie jaka pozycja może na tym motocyklu jeździć.
to wam opiszę. To jest. Nie mam paliwa. Jeżeli będziecie chcieli brać łuki przy jeździe na kole, no to wystarczy, ja tam się posiłkuję balansem, czyli nie wiem dokładnie jak to robię, ale rozchylam kolana prawo, lewo, tam gdzie potrzebuję, nie wiem jakoś to mi wychodzi, tu nie umiem wam podpowiedzieć jakoś. Tak jeździć godzinami. Na początku jak się uczyłem, to zdzierałem te opony i tył i przód. Teraz to jest takie fajnie, zaraz wam pokażę moje opony. Maksymalnie to na tym kole się napędzam tam do 60 na godzinę. Mocno to odpuszczam. O, tak jak teraz miałem szybciej, to już trzymałem ten gaz do lądowania.
także nie ma co się martwić, ja was na minę nie spakuję z tym. Jechałem pod wiatr na takiego przecinaka na gazie i lądowanie było po prostu z gazem, bo ta prędkość mogła mieć być koło 100 na godzinę, a chciałem po prostu dłużej sobie pojechać bezpiecznie. A teraz w drugą stronę mam wiatr taki boczny w plecy, to już jest łatwiej. Wiadomo, im większy motocykl, tym łatwiej w takim wietrze jechać. Tak nie będzie zawiewało, nie będzie was bujać. Im lżejszy, tym gorzej. Bo na przykład na 250 to tam słabo się buduje. Najlepiej mi się jeździło 530 KTM-em. Tak dobrze był wyważony do tej jazdy na kole. Gdzieś musiał mieć ten środek ciężkości tak, że wszystko tam pasowało. No i to z wiatrem teraz. I uczyć się go po prostu szarpnąć na przednim zawieszeniu, wtedy mniej gazu się używa. I uczyć się tego wbijania w punkt. I to wszystko w temacie, słuchajcie. Podsumowując, jeżeli warunki nie sprzyjają, lecicie pod wiatr, boczny, przedni lub po prostu on jest silny, no to po prostu lecicie na scyzorykach, nie podnosicie tego koła nie wiadomo jak wysoko. A jeżeli widzicie, że te warunki są w miarę takie fajne, no to trenujecie wtedy do samego pionu i patrzycie, uczycie się patrzeć na lagi. Dopiero jest niebezpiecznie, jak lagi są równo z asfaltem. Jeżeli macie je cały czas tak, to jest zawsze bezpiecznie. Oczywiście może was tam trochę ubujać prawo, lewo, jeżeli nie napędzacie się do prędkości, tylko lecicie jak on stało, albo zwalniacie, no to wtedy może taki wycieczek, że was trochę buja na boki, ale jest do opanowania. Piękna guma, gdzie po prostu człowiek się bawi tym, patrzy sobie na lagi, co się dzieje, leci sobie na tym kole, siema, byku, nie widzisz? A on tam śpi na tym wielkim motorze. No i co, mała prędkość, czwóreczka, szał. Bawimy i tak się bawimy. Ja wiem, że początki są zawsze takie trudne, które się boi. W
sumie ja już ile? 4 lata, tak? 4 lata trenuję. Jeszcze 2 lata temu to rozwolnienia dostawałem ze strachu, jak przyjeżdżałem tutaj sam i się uczyłem. A taka prawda. Nie każdy się przyzna, ale tak było. Jeżeli macie motocykl na wtrysku, no to oczywiście łatwiej jest to zrobić, utrzymać fajnie równo gaz. Na gaśniku trochę gorzej to wychodzi. No mówię, to jest dużo takich szczegółów do ogarnięcia przy tym jeździe na kole. Przede wszystkim ja wam wytłumaczę zasadność taką. Dlaczego lepiej uczyć się ze sprzęgła latać na kole niż z gazu? To już wam mówię, to jest pierwszy aspekt, najważniejszy, to jest taki, gdzie z gazu nie macie pełnej kontroli nad motocyklem. Przede wszystkim nie macie kontroli nad przyczepnością tylnego koła. Często po prostu zrywa się ma. Często tą przyczepność po prostu zrywa. Pamiętam, jak puszczałem filmiki, jak po mokrym jeździłem, po bruku, po różnych nawierzchniach, właśnie na kostce. I mówiliście, ale to niebezpieczne. Tak, jeżeli bym to zrobił z gazu najczęściej po prostu następuje zerwanie przyczepności tylnego koła. I wtedy po prostu są afery, nie? Robią się afery. Nie można zapanować nad motocyklem, albo od razu po prostu wyglebi. I właśnie, dlatego po prostu polecam uczyć się ze sprzęgła i wyrywać z przedniego zawieszenia właśnie motocykl na koło. Dlatego, że to jest po prostu bardzo bezpieczne, nawet na mokrej nawierzchni dacie sobie radę. Po prostu, bo tutaj dużo gazu nie używacie. Jeżeli dobrze się nauczycie, nie tylko strzelać ze sprzęgła, ale wyrywać właśnie z przedniego zawieszenia. No, to tak to właśnie wygląda. I to jest taki podstawowy zawsze błąd, że no wiadomo, na takiej nawierzchni, jak sobie z gazu tam pójdziecie, no to sobie coś tam pójdziecie, nie? Ale tu chodzi właśnie o to, żeby motocykl na samym początku wypionizować. Żeby po prostu bardzo mało gazu używać, albo wcale, albo odpuścić, żeby go po prostu podnieść, obserwować te lagi. To jest taka moja podpowiedź. Także nie zrażać się, trenować, śledzić kanał, obserwować. Tutaj jakieś wycieki oleju mam. Bez paliwa przyjechałem. Nie, to nie wycieki paliwa, nie. Jakieś błoto. Nie wiadomo skąd. W krosowym wędurowcu jakieś błoto mi się przyczepiło. Przy jeździe na kole. No dobra, ja dalej trenuję. Co jeszcze chciałem wam takiego powiedzieć? No dobra. Coś mi się przypomni, to dogram w czasie jazdy. Ale przede wszystkim uczcie się wyrywać z przedniego zawieszenia, strzelać ze sprzęgła, z delikatnym gazem go buch, na niskiej prędkości i nie zerwie wam tylnego przyczepności tylnego koła. I będzie to łatwiejsze do opanowania.